Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie 2 maja o poranku Bożym Słowem, które czytam z książeczki z Biblią na co dzień. I na dzień dzisiejszy zostały wybrane 2 wersety, tak jak zawsze. Pierwszy ze Starego Testamentu, z 2 Księgi Kronik, a drugi z Nowego Testamentu, z Ewangelii Marka, z 2 rozdziału. Posłuchajcie tych pięknych słów, które pragną nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga. A Jezus mówi: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Moi kochani, to dzisiejsze rozważanie nagrywam w przepięknym Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Wokół mnie cudowny las. Cisza, spokój. Od czasu do czasu słychać, jak dzięcioł gdzieś tam w oddali stuka w drzewo. Jestem na spacerze z rodziną. Moje dzieciaki gdzieś tam biegają po lesie. Zachwycają się jaszczurkami, żabami, pięknymi motylami. Delikatnie wiatr muska korony drzew. Jest przepięknie. Słońce świeci, ciepło. Jest wspaniale. I moi drodzy, w tym wszystkim, co nas otacza, w tej ciszy, którą przynajmniej ja tutaj dzisiaj doświadczam, można odczuć to, jak dobrym i wspaniałym jest dla nas Bóg. W jak cudowny sposób do nas przemawia. Jak dba o nas i troszczy się o nas i pragnie dla nas błogosławionego życia. Tego, co dobre, co wspaniałe, co bezpieczne, co buduje wiarę, co wzmacnia naszą nadzieję i pomaga przejść przez każdą sytuację, radosną i tą trudniejszą. Bóg dla każdego z nas jest dobry. Dla każdego z nas jest cierpliwy, jest wytrwały w swojej cierpliwości, w swojej dobroci, w swojej łasce. O tym przypominają nam dzisiejsze słowa i przypomina nam także to słowo o tym, że Bóg przyszedł niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy. Być może ktoś z nas jest pogodzony z Bogiem, jest nawrócony. Bogu oddaje chwałę, wielbi, dziękuję za każdy dzień. Ale być może są wśród nas i takie osoby, które jeszcze poszukują Boga, które może i nawet się z Nim kłócą, może pewnych rzeczy nie potrafią zrozumieć, może niektóre rzeczy są dla nich nie do przyjęcia. Bóg przychodzi dla każdego i do każdego. Nie dzieli na lepszych i gorszych, na tych, których odrzuci, których przyjmie. Po prostu czeka na każdego z nas. Bywa i tak, że przeżywamy różne momenty naszego życia, ale to nie oznacza, że Bóg o nas zapomina. Jest dobry i łaskawy, cierpliwy i troszczy się, dba o nas. Moi drodzy, przeżywamy także czas długiego weekendu. Pewnie wiele osób odpoczywa, relaksuje się. Być może ktoś w domu, w mieszkaniu nadrabia zaległości, być może sprzątamy, ale życzę wam tego i chciałbym, abyście potrafili odnaleźć taką chwilę dla siebie, abyście w cichości, być może zamykając oczy, składając ręce do modlitwy, potrafili Bogu podziękować za Jego dobroć, za Jego łaskę i za to, że zawsze jest z nami, pomimo tego, że czasami to my oddalamy się i porzucamy Go gdzieś na naszej drodze życia, w naszych planach, w naszych marzeniach. On jest obok nas. Pamiętajcie o tym i życzę wam pięknego, błogosławionego dnia, wszystkiego, co dobre, tego, abyście potrafili odpocząć, nie tylko fizycznie, ale także, abyście nabrali takich duchowych sił na każdy kolejny dzień, który Bóg z łaski swej nam daje. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego, co dobre wam życzę. Zostańcie z Bogiem i raz jeszcze pozdrawiam z przepięknego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Pa.